Co się stało? Mamy dla ciebie dobrą wieść, złą wieść. No to powiedzcie mi najpierw tą dobrą. Ta dobra jest taka, że jesteś zapisana w konkursie. Zapisana w konkursie. Co? Naprawdę? No nie wiedziałam, że wygram. Mówi o wygranej. Jeszcze córeczko nie wygrałaś. No tak, ale co jest tą złą wiadomością? Chcesz wiedzieć? O, tak. Chociaż jest to zła wiadomość. Proszę, powiedzcie mi. Jesteście moimi rodzicami. O, przepraszam, tato. Proszę jeszcze raz, tatusiu. A więc, zła wiadomość jest taka, że tam będzie też Zoe. Zoe. Co? Nie, to ja nie chcę iść na ten konkurs. Przecież ona jest moim największym wrogiem. Wiesz, co mi zrobiła w pierwszej klasie? Witam, leży sobie? Udziapana. Ja to dalej pamiętam. Wiem, córeczko, wszystko zrobić, abyś nie wygrała. Dobrze, ja teraz sprzątnę mój pokój. A my już wyjdziemy. Sprzątane. Dobrze, jest czysto. Teraz muszę się czymś innym przejmować. Wymyślę taką piosenkę, że się po prostu nie pozbiera. Nie być niby za muzyka. Albo... Glodomny, gdzie to złe będzie. Nie. To jest trochę po innym języku, nie po angielsku. W wymyślonym języku. Dobra, idę na przesłuchanie. Jeśli lubicie bardzo Juliet, to na nią głosujcie. I 2 godziny później. Dobrze, mamo. Tato, ja już sobie poradzę. Dobrze, widzimy się w domku. O, nie, Zoe. Love is you. Daję ci tak. Przechodzisz. Prześlicznie. Dziękuję. Kolejna. To ty, Zoe. Widać, że mnie zapamiętałaś. Nie głosujcie na nią. Kolejnym. Nie, kompletnie źle. Niestety daję ci na nie.
Trochę jeszcze ćwiczeń, a więc daję ci szansę, masz tak. Też bardzo ładnie zaśpiewałaś. Dobrze, daję ci tę szansę. Idę! Jeśli się wam spodobało, to dajcie łapkę w górę. A więc ciąg dalszy nastąpi.